Wtedy papież Franciszek, obejmując się z oficerem KGB, o, dziękuję bardzo, wypowiadał wielkie słowa. Wypowiadał najwspanialsze słowa, jak dziecko cieszył się i podskakiwał. A prymas Polski mówił o tym oficerze KGB, że to jest mąż opatrznościowy dla świata. Nie dla Rosji, nie dla Polski. To jest mąż, Glemb tak mówił o tym oficerze KGB. To jest mąż opatrznościowy dla świata. To jest wszystko przygotowanie, by ta pseudotajemnica fatimska niebawem się wypełniła. Przygotowania idą pełną parą. Emisariusze Watykanu cały czas rezydują albo w komunistycznych Chinach, albo w Moskwie. To jest sprawa najbliższych najwyżej kilku lat, a może już i miesięcy, kiedy papież wybierze się na Kreml i będzie tam jakaś chucpa, która katolikom powie, że to właśnie wypełniła się wola Boga objawiona przez tę zjawę w Fatimie i że Rosja właśnie przez to, że przyjmie papieża, została oddana Maryi. Wypełniła się ta tajemnica i teraz przyjdzie pokój.